Mam ogromną przyjemność i duży zaszczyt, że mogę gościć tę kobietę na scenie. To jest wulkan energii, wieloletnia twórczyni kabaretu Limo, a aktualnie solistka. Dajcie jej wielkie brawa. Przed wami Ewa Błachnio! No to co robimy? Wiesz, co tutaj będzie się działo? To nie... No właśnie, ja dzisiaj obejrzałam ten odcinek z Rejentem i tak trochę wiem. Trochę wiem, trochę nie wiem, trochę... Czy to nie tak, że śledziłaś mnie wcześniej, jesteś fanką tego formatu i po prostu chciałaś wziąć udział w tym... Przepraszam, pani coś chciała ode mnie, tak? Czy chciałaś wziąć udział w tym eksperymencie? Nie, po prostu cię zachęciłem. Ale myślę, że w jakiś sposób spełniasz moje marzenia. W jakieś takie, wiesz, nieświadome marzenia, takie głęboko ukryte marzenia. Że? Że właśnie się dzisiaj spotykamy i że będziemy improwizować różne rzeczy. O. Że chyba nawet mi się to śniło. Jakiego rodzaju był to sen? Możemy już losować? Dobrze, możemy wylosować. To wylosuj pierwsze, może ty wylosuj. Bunt dwulatka u 30-letniego mężczyzny. Ty jesteś w związku? Ja nie wiem, czy się jest z czego śmiać, szczerze mówiąc. Nie, nie jestem. Nie jestem w związku, żadnym. Właśnie z tej przyczyny. Właśnie okay. Powód ktoś zapisał po prostu. Historia mojego życia. Tak. Tak, bo ktoś, na przykład, bo mężczyźni przychodzą i mówią, że mają tyle lat, a okazuje się, że wcale nie. Że wcale są bardzo dużo młodsi niż mówili. O. Ja zawsze mnie określali, że jestem dużo starszy, że jestem bardziej, że jestem... A ile masz lat? 31. 31, czyli no. Jakby ile masz, tak jak ci mówią na przykład, że jesteś dużo starszy, to nie wiem, 73? W jaką stronę jakby idziemy, jeśli idzie o wierzch? To zależy, jakie części ciała i w jakim okresie. Będziemy potrzebowali dowodów. W okresie letnim, jak jest ciepło, no to faktycznie zbliżam się do 73 w okresie niektórych części ciała. Ale nie, chodzi mi o to, że jak byłem młody, jak byłem na przykład w liceum albo wiesz, jak w gimnazjum, to zawsze byłem dużo bardziej dojrzalszy niż ja moi tak rówieśnicy. Miałam. Może dlatego się spotykamy w ogóle. Tak. Bo ty też to czujesz? Tak. Czy to jest tylko tu? Od razu budujesz to napięcie, naprawdę? No ale tu nie ma czego budować, ono jest, odkąd po prostu... Odkąd pierwszy raz zagrałeś na harfie dla mnie. A mam rękę w kieszeni. Druga jest wolna, mogę? Nie, myślę, że... Widzę, że to napięcie między nami sugerowałeś się mocno odcinkiem z Rejentem, bo tam... To było bardzo podobnie. Ale wracając do karteczki. Tak, właśnie. Nie wiem. Ale nie, bo jeszcze tak tylko chciałam. Bunt dwulatka u 30-letniego mężczyzny. Może to jest na przykład bunt w sensie, że ojciec i ma dwulatka, który się buntuje. Chyba, ale bardzo mi się podoba ta wizja, że jest 30-letni gościu, który ma się kłócić ze swoją żoną i po prostu tu ma w nosidełku dwulatka, jako wiesz, jako żywą tarczę, nie? I po prostu dawaj teraz, co, będziesz wrzucać jemu, że jest kurwą jebaną? Jemu? W te słodkie oczka? To jest idealne rozwiązanie na kłótnię. Ja już... Rzut karłem do urny. Kombinuj! Dobrze. Ciekawe, czy są trumny dla niskorosłych. Jestem bardzo ciekawy. Czy jak są... zmienił temat, ja cię kręcę. Ja czytałem karteczkę. Rzut karłem do urny. Czy są trumny dla niskorosłych? A widziałeś kiedyś trumny dla dzieci? To nie może być to samo. Nie, to nie jest tak proste. To nie jest tak proste, że niskorosły umiera i mówią, co macie dla sześciolatków. To nie może być tak duży proste. Duży napis, śpi aniołku. I tam skreślają, śpi aniele, bo to jednak była dorosła osoba, tak? Szanujmy to. Traktujmy się poważnie, tak. Wiesz, dlaczego odbiłem od tego? To jest to, co trochę na backstage'u nam mówił pan reżyser. Tak, bo się zrobiło dużo delikatniej, subtelniej. Pewnie dlatego. No, nie, bo, że cisza bo, wyborcza. Tak, no i pewnie... Ale dlaczego? Ale, ej, czekaj. A co tutaj jakby jest jakby wbrew ciszy? W sensie co? Karzeł i urna? No bardzo cię proszę wytłumacz, z czym ci się to skojarzyło? Rzut karłem do urny. Myślę, że to by mogło ożywić wybory.
Nie wiem, bo byliście dzisiaj przy urnach już, jakby ktoś był... No, nie trochę nudy. Nudy, no. Stoisz w tej kolejce, tak, jak ten chuj, za przeproszeniem, jakby ktoś tam, nie, coś by się tak, człowiek by zawiesił na czymś ciekawym, kolorowym oko, nie? Coś powinno się dziać, no. Powinna być jakaś atrakcja, jakiś stand-up, jakiś komentarz polityczny, jakiś rzut karłem do urny, jakiś... Nie wiem, gościu z jedną nogą, żeby wiesz, na... Nabudować napięcie. Tak. Kiedy się wydupcy, kiedy nie, nie wiadomo. No faktycznie stoisz w tej kolejce do tych wyborów i właściwie nie masz żadnej nagrody, w sensie... Nie zabieraj nadziei. Dzień jest młody, wieczór przed nami, mam jeszcze parę godzin nadziei. A też szkoda, że są same nazwiska na listach, nie? A co jeszcze powinno być? Zdjęcia na przykład. Zdjęcia? Zdjęcia, bo ja czasami, wiesz, nazwisku mogę zaufać, ale mordzie nie zaufam. No ale stary, nie? To nie jest Tinder, ty, no kuźwa, prawo, lewo. Ja, nie, no ale to jest ważniejszy niż Tinder, to nie jest tak, kto będzie mnie jedną noc ruchał, tylko 4 lata, więc to jest dużo... No tak. Tutaj powinno być. Jeden poseł z lewicy miał ten, takiego jelenia. Nie widziałeś tego? Nie widziałem kompletnie. Nie znam kontekstu teraz, nie wiem. Nie, no w sensie na plakacie wyborczym. Zamiast ryja swojego miał ryj jelenia. Cały ryj jelenia? Cały ryj jelenia. Normalnie z rogami i tak dalej. Ale to jest świetny pomysł, bo potem i tak nie głosujesz na twarz, tylko na nazwisko, więc jak zobaczysz jelenia śmiesznego i nazwisko... Tak, no to się kojarzy i łączy. Lesbijskie porno. Czemu? Spokojnie, ej, to nie jest tak. Ja nie oglądam rzeczy, w których występuję, no mów. Dla mnie lesbijski seks jest bardzo śmieszny. Jest to dla mnie zabawna koncepcja, że jest to, że gdzieś jest to, że to jest tylko zabawa, nie? Jak, że? No, że tam, wiesz, tam nie ma statusu, nie? Nie, bo zawsze, wiesz, zawsze, jak gość ma kutasa, nie, zwykle, to zawsze jest takie, że... Patrzcie, jakiego ma w ogóle, Jezus. Myślę, że naprawdę. Bo ja oglądam tylko to porno, w którym występuję. Więc jak gość, zawsze jest to, wiesz, nie wiem, teraz chyba coraz bardziej popularne są właśnie to porno, gdzie kobiety są bardzo uprzedmiotowiane i wręcz gnojone. O to mi chodziło. Że są, rozumiesz? Ja tak słyszę cię. Więc w tym... Część mnie bardzo żałuje, ale słyszę cię. Chodzi mi o to, że... Przy jakiej są dwie kobiety, to jest tylko zabawa, bo one tam, wiesz, wiesz, o co chodzi. Nie, nie wytłumacz. Nie wiedziałeś, że to wydaje nawet taki dźwięk. Ja obejrzałam tylko do tego, jak się całowały tak naprawdę. Ja tylko chciałbym nazwać jedną rzecz. Bo nie wiem, czy ludzie uważają, że to, co ja mówię, jest dla ciebie obraźliwe, czy tylko mi się wydaje tak? Że ludziom się wydaje, że to, co mówisz, jest obraźliwe. Może zapytamy ludzi, co ty na to? Czy jakby myślisz, że oni Możemy. Nas nie słyszą? Czy macie takie wrażenie, że jeżeli ja trochę opowiadam... Czy trochę obraża? Takie macie poczucie? Czy chodzi o to, że jest zbyt dosłownie i macie tak, że Ewko odbiera to dość... Nie? Po prostu jest mało śmieszny i... Ale pani nie traci nadziei. Jakby widzę, że w ciebie wierzy cały czas i wie, że to jeszcze potrwa i że jeszcze się odbijesz z tego. Ale możemy uratować ten wieczór, jak z Ewką zrobisz blalalala, to będzie bardzo śmieszne. To będzie bardzo śmieszne. Obiecuję, że wszyscy będą się śmiać. Nie, ale jakby co, to mnie nie obraża. To mnie nie obraża. Jakby ktoś się martwił. Sami piszecie martwiłeś się o to? Ja nie. Martwiłem się tym, że się topisz, ale... Nie tym, że obrażasz. No i może też trochę tym, że jesteś łysy, nie? Bo to... Ja wiem, że to by... Ej! Jeszcze ci się dostało, to właśnie! On ci nic nie zrobił! To jest, Ewka! Próbuję ciebie ratować! Naprawdę? Tak, jego kosztem! No, potrzebujemy ofiar! Dobra, no. Dlaczego damskie toalety to kółeczko, a męskie to... Trójkącik. No właśnie, ja też się zawsze nad tym zastanawiam. Przecież to jest jedno wielkie oszustwo, bo trójkąt mi się kojarzy z kobietą. W sensie... A mi z dwoma kobietami i mężczyzną, ale to... Czyli znowu wracasz do tego. Nie. Dobra, dobra, no. Nie, no trójkąt, w sensie, wiesz, no jakby... Włosy na łonie u kobiety przypominają trójkąt. Jeśli są, bo nie zawsze są. Bo nawet nie wiem, czy wiesz, że nie zawsze one są tam. Ja nie wiedziałem, że to jest kierowane łoniakami. Ja nie wiedziałem, że te symbole są przez to, no. Jest to bardzo ciekawe. Ale nie są właśnie, bo kobieta to jest kółko. Puh.
Rozumiesz. Nie wiem, ale bardzo mi się spodobała wizja, że po prostu wchodzisz do tej toalety, zależy jak masz ostrzyżone te miejsce intymne. Nieważne jest płeć, po prostu doszliśmy już do takiego punktu w rozwoju społeczeństwa. Ciekawe, czy by się to przyjęło. Tak, no. I kto by to sprawdzał? No, musiał ktoś to kontrolować, prawda? No bo nie możesz sobie po prostu wejść jak ten. Ktoś powinien to sprawdzać. Te osoby te z WC-tu, nie? Ta pani z WC-tu albo ten pan z WC-tu. Myślisz, że ona ma wystarczającą pensję, żeby się tym zająć? Mamy wakat. Kto wygra walkę? Rekin kontra niedźwiedź. Ale nie wiem, toczymy tę walkę, czy jakby... Jaki mamy pomysł na to? Chcesz teraz... Mamy się teraz bić ze sobą, czy... Mhm. Okay. Trochę wkurzyłeś mnie tym porno jednak, wiesz. Jednak się zastanowiłam i ma pani rację, jakby rzeczywiście jestem obrażona. Nie rób tak, bo oni tak faktycznie naprawdę pomyślą. Nie, no przecież oni mają luz i dystans, no co ty gadasz, ty się stresujesz bardziej niż oni. Jak wyjść z imprezy wcześniej? Na przykład można... do widzenia! Można. Można w ten sposób, to jest jedna opcja. Tak, albo na przykład jeżeli ty nie chcesz wyjść sam, tylko chcesz, żeby cię wyprosili, to na przykład pytasz, kto by wygrał, niedźwiedź czy rekin? Kurwa, walczcie. I wtedy każda domówka jest skończona dla ciebie, bo to było mniej więcej takie pytanie. Więc kto napisał tą karteczkę? Można jeszcze a propos... Można jeszcze a propos zwierząt sprowokować zawsze pawia, nie? I to jest też, myślę... To też tak. Jest powód, żeby zostać wyproszonym. Tak, no. Tak myślę. Tak, zgadzam się. Ale wtedy nie jest tak, że próbujesz się o ciebie zatroszczyć, czy wszystko w porządku, czy chcesz sobie usiąść, napić się wody, jeżeli puścisz pawia faktycznie na imprezie. Czy to jest tak, że paw i jest wyjazd? Spotykamy innych ludzi, no, ewidentnie. Tak, jesteśmy na innych imprezach, tak. No. Ja wiesz, ja mieszkam w Warszawie, więc może to dlatego. W Krakowie ludzie się może troszczą. No nie, o pawiarzy. Ja teraz mam głównie imprezy dziecięce, więc jak ktoś rzyga, to znaczy, że jest w ciąży. To nie jest tak, że mogę powiedzieć, słuchaj, do ciebie impreza skończona, bo się pożygałaś, więc błagam. Rozumiem, dobra, fajne to. Gdybyś mogła lub mógł, jaką supermoc chciałabyś mieć? Supermoc, FK. Supermoc? Myślałaś o tym kiedyś? Tak, myślałam o tym. Chciałabym chyba być, bywać taka, że niewidzialna. Mhm. I że wtedy możesz po prostu być gdzieś i ludzie nie wiedzą, że ty tam jesteś. Trochę jak pierwsza dama, nie? W sensie... Czyli żona prezydenta, to jest twoja supermoc. No ale zobacz, ile pieczeni przy jednym ogniu. Nigdy nie to, że jestem niewidzialna, to jeszcze do tego, jakiego mam dobrze ustawionego męża. Mhm. Mieszkam w pałacu, zawsze chciałam. Nie chciałeś mieszkać w pałacu nigdy. Mieszkam w pałacu. Żona Morawieckiego miałaby lepiej. O Jezu, no tak. Nie, codziennie na innej chacie. Tak. Kurde. Naprawdę? Tak? Właśnie, skąd ta pewność? Ja ją widziałam na pudelku. Jezus, ja ją widziałam na pudelku, w ogóle pierwszej damie, to jest fajne. To fajnie się angażuje w sprawy państwowe, faktycznie. A w ogóle mogę coś zaproponować, bo jakby tak. Strasznie mi się podobało to, że wzięliście trochę udział w tym. Dziękuję panu bardzo, że pan to zainicjował. Jest pan ekstra. Ja już tak pana tutaj widziałam wcześniej, tak oczy, mówię, o Jezu, ekstra. Ale i ten, jakby nie wiem, czy to tak można, żeby nie, super, jednak... to jest nasz wspólny format. By było ekstra, jakbyście tak trochę tam coś, wiecie, no czasami pewnie. Rekinem rzucili, nie? A ty jakie supermoce? O właśnie! Ale z tych, które chciałbym mieć, czy które posiadam? Skupmy się na tym, który chciałbyś mieć. Znowu poczułem się zaatakowany. FK? Zacznij mnie bronić. Zostaw go. Zostaw. Kurczę, nie wiem, bo już kilka razy odpowiadałem na to pytanie i nie chcę się powtarzać. Bo... Supermoce, no. Masz supermoce. Mhm. Nie wiem, czy soundtrack ci pomaga, czy ci jednak ten... Dobra, zamknę ryj już, dobrze. Czasami chciałbym nie słyszeć na przykład. Czasami chciałbym... I to miałem gościa, miałem Łukasza Kowalskiego jakiś czas temu, też puściłem ten format z kartki. Łukasz Kowalski, on jest... W sensie on ma wadę słuchu.
Nie widziałam. I ma aparat. I tu godzinę przed wejściem na scenę zepsuł mu się aparat, padł mu baterię. I nie miał baterii. I robiliśmy z kartki, zupełnie robiłem z nim, jak on w ogóle mnie nie słyszał. Kompletnie mnie nie słyszał. Rozumiesz? I czytał z ruchu moich warg i musieliśmy pociągnąć... Ale on to umie. Nie, że się uczył w trakcie. Fajnie, jakby posiadał tę umiejętność. Jeżeli nie słyszysz... No, ale on nie słyszy tak, że w ogóle... Kompletnie. Kompletnie nic. No. I przez długi czas swojego życia kompletnie nie słyszał i wtedy nauczył się tę umiejętność czytania z ruchu warg. Super. I właśnie pytałem go, czy zrobi mi napisy do seksu lesbijskiego. Kurwa, wymyśliłem żart sekundę, musicie mi wybaczyć, jeżeli nie połączyliście tego, o które wargi mi chodziło, to sorry, ale... Ale w ogóle ten, bo jakby ja w ogóle, bo ja nie widziałam, bo ja się tak, jestem w takim szoku, że Łukasz jest, chciałam powiedzieć, niewidomy. A przecież nigdy go nie widziałam z labradorem, po prostu ten, ale nie, że nie słyszy, bo po prostu nic po nim jakby, w sensie w życiu bym nie powiedziała, że o i tak, dlatego to mnie tak ten, tak? Jak ściął powiedzieć? Włosy, to powiedziałbym, że nie ma ucha jednego, więc kurwa. Naprawdę? Ja nie chcę się śmiać tutaj z niepełnosprawnego kolegi, ale... W ogóle Łukasz... Kurwa, gdzie twoje ucho? Co ty, kurwa? Jak nie znacie Łukasza, to w ogrodzie oliwnym biłeś przy Jezusie. Nie krzycz na niego już. Żartuję. Inaczej mnie nie usłyszy. Nie, ale faktycznie super. On mi to przedstawił, że to jest jego supermoc. Bo ja miałem tak, o matko, jak to musi być straszne, żeby nie słyszeć. I on właśnie miał tak, że stary... Ja, wiesz, jeżeli jest głośno, jeżeli jest sąsiad fajne, jest głośny, jeżeli... Na noc? On ma całe życie ciszę wyborczą. Czy mieliście pojebane sytuacje u lekarza? Ja miałem jedną, a to opowiadałem w swoim materiale poprzednim, że... Ja nie oglądałam tego, więc... Więc możesz przytoczyć. Czy można to wyciąć? Czy można to, panie redaktorze? Ale nie dlatego, że nie wyciąć. Chciałam, bo oglądałam wiele twoich rzeczy. Jestem wielką fanką. Tak, całego wielką formatu z kartki. Już to ustaliliśmy. No ja błagam cię, ile ty to grasz? Ile ty to grasz? Jest 16 odcinków już. Ja mam swoje życie, wiesz? I Netflix też nie przestał produkować rzeczy, wiesz? Jakby naprawdę masz konkurencję. Ale dobra, no i co? Czekaj, no ale no mów. Nie, a ja sobie przypomnę, czy ja miałem jakąś Nie, no dobra, to ja opowiem, bo ja miałem, to 1 na 10 facetów to ma, to są żylaki powrózka nasiennego i to jest nasza przypadłość. Żylaki powrózka nasiennego. To jest taka przypadłość, że po prostu te żyły, które powinny być, które powinny przepuszczać, nie przepuszczają. A ktoś pytał? No dobra, dalej, no. Co? No to jest potrzebne, że o tych żyłach, no w sensie, bo ja zaczynam, no ja to widzę, co rozumiesz? Co to jest? Ja, nie, bo powtórzyłeś dobrze, bo ja zaczynam to widzieć, ja już tego w życiu nie wyprę. W każdym rozumiesz? Razie, no. Może prowadzić to do niepłodności. A! No, i to się leczy ogólnie, są zabiegi no. Na to. I byłem u pani doktor, która była taka starsza, miała mi robić USG. Nie wiem, dlaczego zrobiłem tak, jak wspomniałem o niej. Nie wiem, taka była. Tak mi badała. Nie, i faktycznie, jak mi powiedziała, żebym się przygotował, to powiedziała, żebym... W sensie, wyrzuciłaś tak te cegły tam. Bo ja się stresuję, rozumiesz? Ja już tutaj... To kiedyś była cała ściana. To wszystko było tynkowane, rozumiecie? 16 ale jak chodzi, prosto. Tylko przesuwają tą scenę, żeby... Się nie stresuj tak. Chodzi o to, że nazwała to Kuśką. Że powiedziała Kuśka. Jeżeli tak wyglądało, jak pokazywała, to tak szukała chyba. Ale co? No, może cofniemy tu zasady, że oni się też udzielają, okej? Okay? Możemy... Nie, bardzo fajne, możemy... bardzo fajne. Przestań. Nie, ale faktycznie, bo to była taka starsza kobieta i po prostu nazwała to nie penisem, nie kudasem, tylko po prostu kuśką. I mnie to, ja się, no, było to bardzo śmieszne, trzy terapie później, było to bardzo zabawne. Nie, ale w sensie, że mamy w ogóle problem z tym nazewnictwem, nie? Że nie mówimy, że penisa nazwała kuśką, tylko, no wiesz, to nazwała kuśką, rozumiesz? Rozumiem.
No bo jakby patrzysz na mnie tempo, no to nie wiem, czy rozumiesz, czy nie rozumiesz. To machnijże głową dwa razy. Mrugnij okiem. Dziękuję bardzo. Bo wy nawet nie wiecie, jak ja mam tu ciężko. Dobra. Okej. Nie wiem, to ty będziesz musiał potem mówić, no, czy... No. W jakim okręgu wyborczym głosują bezdomni? Ja myślę, że oni po prostu mają kartę, idą sobie i robią... I potem ktoś to zbiera. No takie, no, bezdomni oddali 356 głosów. Wszystkie leżały na ulicy, no. Trzeba uderzyć do bezdomnych, bo te głosy leżą na ulicy, proszę państwa. Ale to jest jakaś część elektoratu, która może być absolutnie niewykorzystana, tak naprawdę. Nie wiem, czy ktoś o nich tak, wiecie, myśli na co dzień. Nie wiem, jak dużo jest bezdomnych w Polsce. Czy ktoś może mi teraz sprawdzić na... pozwalam, użyć telefonu i sprawdzić... Przelecieć się po Krakowie i policzyć... Tak. I potem pomnóżcie to razem mieszkańców. Nie, jeżeli ktoś mógłby sprawdzić teraz wartość, ilu jest bezdomnych w Polsce, czy to można określić? 33 tysiące osób w kryzysie bezdomności. 30 tysięcy. To jest dużo, czy nie? Zależy, od 30 się rzędzie do 300? Od 30 do 300 tysięcy. Ja nie wiem, jakby... Są to szerokie widełki. Powiem ci, że są to szerokie widełki. To jest kawał wideł, tak naprawdę. Tak, tak, no. Z jakim programem uderzyć do bezdomnych? Oni muszą się wkurwiać na mieszkanie dla młodych, muszą się wkurwiać. Oni mają... Menelowe. Menelowe, o Jezus Maria. O Jezus. Menelowe masz. No nie wiem, no jakby więcej kontaktu jakby ze zwierzętami, może więcej małpek darmowych, w sensie... W sensie to taki subtelny, bo tam na przykład, nie wiem, jeden poseł dodawał cebulę, bo miał nazwisko Cebula. Aha. No to można by było, wiesz, nie? Jakby o, taki. To jak się w końcu mówi? Iran czy Irak? Ja się zastanawiam, kto się zastanawia na tym, czy Iran czy Irak. Kto ma ten dylemat? No ale, znaczy nikt, no może po prostu żartuje. Wiesz, bo to jest wieczór, że nie wierzysz w nich. Ktoś naprawdę tu przyszedł i jakby naprawdę chce się dowiedzieć. Kurwa mać, Iran czy Irak? Ja pierdolę. Coś było w szkole? No dziś mnie to męczy. Izrael! Ani Iran, ani Irak. Izrael, to było to. Czy masturbacja lewą ręką to nadal grzech? Zależy, czy obcą osobą. Ale dlaczego prawą nie jest grzechem? Jest grzechem. Jest grzechem. Tylko lewą czy jest zmiana, bo masz inne poczucia. Bo bliżej serca? A. Bo krew lepiej dopływa? Czekaj, bo ty nie wiesz, jak my to czujemy. Ja się wiedziałam, że w ogóle czujecie. Jakby, przypominam pierwszą karteczkę, 32-latek. Tak, no. Wiesz, o co chodzi, nie? Mhm. No bo jest, ja już ci wyjaśnię, jak my mamy. Mhm. Bo jeżeli, zależy, czy jesteś leworęczny, czy praworęczny, ale ta druga ręka, którą nie posługujesz się na co dzień, wydaje się zwykle obca. Że to doświadczenie jest inne, bo jednak prawa jest ułożone już jednak też, takie... A, dobra, to posłyszałam o tym, że jakby na przykład, że mężczyźni też sobie siadają na ręku, żeby nie dopływała krew do dłoni, do wtedy ona jest martwa. To jest na obcego, to jest dokładnie na obcego. To ma nazwę. Że siadasz na ręce, masz mrówki na rękach i mrówki ci walą. O Jezus! Jak w Panu Tadeuszu! Co? No tam te limena, mrówki, scena, no nie kojarzysz epopei? Sorry, ale nigdy nie kojarzyłem z... w Krakowie, ale ona tam, ona jest taka scena, w której ona tam... Po prostu nie wiedziałem, że przy temacie masturbacji wypłynie epopeja, po prostu się nie spodziewałem tego, że ja mówię tutaj o waleniu lewą ręką, a ty powiesz, jak te limena, ja mówię, co? Do jakiej ty szkoły chodziłaś, co się dzieje? Nie znasz. Ale fakt jest, że jak się siada i wtedy drętwieje, to wtedy nie masz, bo nie masz czucia wtedy w dłoni, więc wtedy nie masz poczucia, ale że wtedy to... ona leży tak i co? Jakby w sensie... Ale możesz zaciskać dalej. To nie jest tak, że on jest kompletnie martwo, to nie jest tak, że sobie siadasz i ucinasz przy łokciu i to jest jednorazowa akcja. Tak. I potem... tak. Aha, rozumiem. Czy polecasz laserową depilację odbytu? To jest smutne, bo płacisz pieniądze i liczysz na to, że będziesz miał goły odbyt i nie masz. Wiesz, ile ludzi... Naprawdę, no nie, nie chcę, nie mówmy teraz o tak trudnych sprawach.
usiadłeś na dłoni, czy coś. Nie, bo raz kiedyś też próbowałem, wiesz. I próbowałem to połączyć na obcego, po prostu wysmarowałem rękę klejem. Wszystkie włosy jesteś zostały... w bezpiecznym otoczeniu, opowiedz o tym. No jak wstałem, to faktycznie efekt był, bo... Wszystkie włosy zostały na ręce, ale... Na zawsze? Czy zostały na ręce na zawsze? Potem to zeszło, wiesz? W miarę tarcia to schodzi. Akurat przyszedłem... E równa się MC kwadrat. To był chyba ten wzór. A tak, mówiąc szczerze, a zostając w klimacie, jest to gdzieś moje marzenie, wiesz? Nigdy się nie odważyłem. Nigdy się nie odważyłem. Uważałem, że to będzie niemęskie, że wiesz, że koledzy będą na mnie patrzeć, będą mieli... Nie wiem, dlaczego mieliby patrzeć, ale... Że będą mnie oceniać gdzieś. Że jak to? Dlaczego to zrobiłeś? Łysy, może... łysy. Co? Łysy na bramkę. Mhm. Bym chciał stać na bramce wtedy, a nie lubię. I faktycznie boję się tej oceny, że przestanę być męski. A wydaje mi się, że jest to coś dla mnie. Bo jest to rzecz, która naprawdę uprzykrza mi życie. Nie lubię. Zazdroszczę mojemu synowi. Jego ogarnianie trwa 20 sekund. On już jest po depilacji, tak? Tak, bo musiałem na kimś wypróbować, rozumiesz? Musiałem... To są nowe sposoby, nowe eksperymenty. I tak, to by skrócił ten czas, który zawsze poświęcam. Na co? Nazwij to, Michał, ja, na co? Ja czasami się dłużej podcieram niż sram, rozumiesz? To jest dramat. Nie wiem, myślałeś o zaplataniu warkoczy. Co wtedy? Co wtedy? Jak by to miało pomóc? Zresztą to nie, w sensie... to nie są aż tak długie włosy, nie? Aha. To jest, wiesz, to jest... Dajesz czubaka następne. Ładnie to wytrzymaliśmy. Tylko wy wytrzymaliście? W ogóle, Boże, jedyny. Pragnę skomentować, najlepsza publiczność. Że my siedzieliśmy w garderobie i mieliśmy tak, nie ma takich dużo wulgarnych karteczek. I po przerwie, masturbacja lewą ręką, odby, tak jest. Bo biorąc pod uwagę, znaczy nie wiem, bo to jest trochę, może być trochę polityczne. Może być. Bo dobra. Troszeczkę tylko, to no, jest, zobaczymy. Kto wygra wybory. Troszeczkę, to możecie, ma możecie na ten temat pogadać, ale za pomocą metafor. Żeby nie łamać ciszy wyborczej. Żeby nie łamać ciszy. Sprytne. Kto wygra wybory? Za pomocą metafor kuchennych weźmy. Kuchennych? Tak. Okej. Okay. Myślę, że te chujowe ziemniaki przegrają. Co rzucić i gdzie wyjechać, jak już jesteś w Bieszczadach? Co rzucić i gdzie wyjechać, jak już jesteś w Bieszczadach? Możesz mnie rzucić na przykład. Możemy zrobić scenkę, że mnie rzucasz w Bieszczadach. Kto tam? Halo, halo, moment. Wychodzę z toalety, moment. Oho, ho, ho. Otwieraj chałupę. Kochanie, to ty? Otwieraj. Zasuwę przesuń i otwieraj. Dobra, już idę tam. Do siebie pociągnij jeszcze. Babo głupia. Szybciej, bo śniegu napada. Dziwny czerwiec w tym roku. Rzeczywiście. Mogę na ławie zad posadzić? Bardzo proszę.
proszę. Sobą nie wytarła błąd. Czy mi głosu naważyć? Przyjdzie pora i na deser. Teraz chciałem pomówić z tobą, rozmówić się chciałem. Sprawę jedną mam. Czekam, że... Wypierdalaj mi stąd. Tam, tararam, tam, tam, tam. Ale to jest w ogóle dość potworna ten, lista skojarzeń, tak, teraz jak sobie tak to przeanalizowałam, bo zaczęłam od na, tak. Dodałeś, przyszedł akcent, zaczęłam się garbić. Proces ewolucyjny naprawdę się cofnął, to był winoraz. Dobrze, żeśmy skończyli, bo by mi zęby wypadły. O, to jak się w końcu mówi? Austria czy Australia? Kurwa, myślałem, że Irak, a to jednak... Jednak jeszcze coś innego. Ciekawe, dzisiaj mamy bardzo duże problemy geograficzne. Austria czy Australia? Byłeś w którymś z tych... No właśnie nie. ...państw i kontynentów? Nie wiedziałem, jak to ująć. Bardzo dobrze to ująłeś. Mm-hmm. Myślę, że w ogóle bardzo dobrze... Byłaś w Australii? Rzeczy. Nie, właśnie nie, bardzo bym chciała. Bardzo bym chciała, bardzo mi się marzyło po prostu zjeść gulasz z kangura. Naprawdę? To jest bigos australijski. Ale nie, bo ja... Bigos z kangura. Nie, naprawdę nie, ale kiedyś mi się zdarzyło zjeść, ale wiecie, tylko dlatego, bo mówili, że to jest taka ich, wiecie, no taki ich, ichni bigos. I w Omanie zjadłam gulasz z wielbłąda. Ja w ogóle nie jadłam mięsa przez wiele lat, ale ostatnio zaczęłam znowu. Uuu, no. Ciekawa zmiana. Z czego to wynika? Przy mnie wkurwiły, nie żartuję. Ciężko by mi było zjeść kangura. Nie, mi chyba też. Ale jakby z tym wielbłądem, no wiesz, po prostu, wiesz jak to jest, jedziesz do miejsca gdzieś, nie, jesteś za granicą i ktoś mówi, że to jest taki ichni specjał, no i co robisz? No co, odmówisz? Jak ktoś za darmo jest? No to... Dobry był! Bo ma najgorzej, bardzo dobre mięso. No bo u nich, wiesz, wielbłąd... Już się widzę w wiosce kanibali. Byłam u nich, rozumiesz, było za darmo. No ale pyszny, taki młodziutki, sześciolatek taki, pyszny bo. A ty o co najdziwniejszego jadłeś w życiu? Jadłem kangura i co najśmieszniejsze, jadłem go w Austrii. Serio, w Wiedniu jest taka restauracja australijska. Już wiemy, czyja to była kartka. Jebany się obudził, dobrze. Bardzo to jak się w końcu mówi, lubuskie czy lubelskie? A to jest tak, że wy dopisujecie te karteczki w przerwie? Tak? Czy one są już wcześniej? Nie. Jest zajebista w ogóle taka... Ten. Gra się zrobiła. Fajne. Ale każda karteczka była tym, innym pismem pisana. Mhm. Więc to jest ciekawe. I ktoś, ta sama osoba jak się napracowała jeszcze. Musiała usiąść na tej ręce, rozumiesz, kurwa. Okej, dajcie im wielkie brawa. Michał Lea, Ewa Płatnio. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ewa Płatnio, wielkie brawa. Michał Lea, wielkie brawa. I pan reżyser, zasłużone brawa. Jeszcze raz dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy bardzo za pomoc.